O, wreszcie ten kurde napój boków, wow. No zdróweczka. Zdrowia, dzisiaj będziemy patrzeć na wojnę konsol Xbox PS4. Będzie się działo. Czwórkę testujemy od kilku lat, w sumie od dnia premiery. Właśnie. Dzisiaj testujemy Xbox One S. Zdróweczka. Także zdrówka. Biały kolor. Za udane granie. Tutaj, proszę Państwa, jest biały Xbox One S i moja kolegi fazy i czwórka moja Raptora. Dobra. I teraz tak, trzeci dzień uruchamiania konsoli, jeszcze w nic nie udało nam się zagrać. Dzisiaj próbujemy trzeci dzień coś tutaj na tym czymś coś będzie porobić. Będzie dobrze. No miejmy nadzieję. Aby uruchomić Xboxa One, należy mieć... Konsolę podłączoną do internetu. Postaraliśmy się Xboxa oszukać, włączyliśmy internet, włączyliśmy Xboxa, internet jest wyłączony i patrzymy, co można na tej konsoli zrobić bez internetu. I się okazuje, że w sumie praktycznie nic. Wchodząc w ustawienia, wszystkie ustawienia, to już widzicie, jestem trochę w tym obcykany. Lecimy na górę. I na przykład... no mój profil, tu trzeba się zalogować, żeby coś porobić. Tu jest system, czas jakiś... No, chciałem wam pokazać... Czas, właśnie ten czas. Teraz czas nadszedł. O, proszę, o, zobaczcie. O, to jest najlepsze. Język i lokalizacja. Mamy język polski. Ustawiamy jakiś inny język, proszę państwa. Na przykład dajemy angielski do menu i wychodzimy i nam pisze, czy chcesz restartować konsolę. Czyli trzeba restartować konsolę, żeby włączyć w ogóle język angielski. A co jest najlepsze, że w czwórce nie trzeba w ogóle restartować konsoli. No i niestety jak restartujesz konsolę, to nadal trzeba włączyć internet, żeby tą konsolę uruchomić. Japie. Czyli w ogóle musisz mieć internet, żeby zmienić język w ogóle konsoli. W tym łanie. To jest kiepsko. Weszliśmy na aplikację. Wchodzimy na aplikację. Akcesoria Xbox. To co macie podłączone, jakieś awatary, tu trzeba się zalogować, czyli trzeba mieć internet. Cortana, to jest dobre. Cortana nie obsługuje, nie jest obsługiwany w twoim kraju, nie działa w Polsce, proszę państwa. Kolejne, default z gry, nie wiem co to znaczy, ale trzeba się zalogować, czyli nie działa też. Dalej, tu jest internet, tu jest coś, on guide, też trzeba internet. Trofea osiągnięcia. No niestety nie zobaczymy trofeów z gry, nawet gdy ich nie ma, ponieważ wystąpił problem. Czyli od razu jest problem. Pewnie. No i oczywiście rozwiązaniem tego problemu jest, że trzeba wejść na stronę Xbox.com. Czyli znowu trzeba mieć internet. No i oczywiście, żeby uzyskać jakąkolwiek pomoc z Xboxem, potrzebny jest internet. No i mamy zainstalowane 4 gry, żeby was nie oszukiwać. Doom, Mad Max, Old coś tam i 2K15 i mamy 10% konsoli już użyte pamięci, a dopiero 4 gry. Dobra, i chcemy uruchomić grę, próbujemy Mad Maxa, Mad Max, krzyżyk, czyli A, tak wygląda padzik, to jest dobre, jeśli... Nie chcecie, żeby ktoś wypił piwo i wam zablokował coś, porobił w padzie, to jest taki klawisz, czekajcie, magiczny klawisz, tego nie ma w PS4, tutaj, i patrzcie jaki czary, to trzymamy, kozaków, tu, od razu sobie, to jest trzymamy dobre. I patrzcie teraz, miga, i teraz patrzcie tu, w ogóle nie działa żaden z przycisków, nic nie działa. A tu może źle zabiłem. Ale się ładuje, trzeba poczekać, może czekamy. O, nawet zablokowałem ten przycisk, nawet nie mogę gry zminimalizować, ale teraz to trzymamy i pad jest odblokowany i naciskam, o, zminimalizowałem grę, dobra, gramy, proszę,
Ciśniemy w mandacie. Pierwsza nasza gra na Xbox One po 3 dniach. Będziemy pocinać. Uruchamiania. Aha, jazda. Naciśnij dowolny klawisz. Dobra, włączaj. Naciśnij coś. Ciskam. Kim jesteś? Fun fact. Nie, Damian. Oddaj krzyżyk. Raczej to na dole, ten klawisz. Ja mówię... A krzyżyk, tak. Kółko krzyżyk, nie. Połącz się z Xbox Live. Musisz się zalogować, żeby włączyć grę. Fuck. A pokaż? Kurde. Ty, to jest jakaś masakra. A czekaj, jak to grę? Nie wiem, czekaj. A może... Tylko możemy poglądać wstęp. Ty. Jak się włącza. Zaczyna. A czekaj, gry aplika. A włączymy inną grę. I możemy od razu ocenić po jednej tapecie. A Duma, ja bym Duma. Zatrzymaj magnifikę. Spróbuj ponownie, niestety coś poszło nie tak. Przerwanie instalacji. Aktualizację pani trzeba. Bo jest instalacja. Trzeba internet. Dobra, ty, tego nie widziałem. Zainstalowana, ale trzeba aktualizację. Połącz się z Xbox Live? Ty. Trzeba włączyć za chwilę neta, bo tu bez neta ta konsola to jest tylko pudełko, grzejniczek. No. To tylko grzejniczek. Włączamy neta. Przynajmniej grzejniczek jest. Pali się dioda?